Dzień dobry, cześć, czułem boom, headshot, domem narodzin Roya, pora ubić kolejnego gnoja, Patryk Rojerecki, Roy Playing Games, kochani, Shadow of Mordor! Nie inaczej, kochani, Śródziemie. Przebardzo wmontowaliśmy się elegancko. Teraz przejdziemy do mojego świtecznego pitolenia. Ale najpierw... Może rozpoczniemy sobie materiał od elementu, który powtarza się bardzo często. Czy można byłoby sobie fundnąć lepsze rozpoczęcie materiału? Kochani, Monolith Productions wita serdecznie i proponuje swoje najnowsze dziecko. Wspomniane Śródziemie, Cień Mordoru, kochani. Mogę grę z czystym sumieniem wszystkim polecić. Gra, która jest kolejnym niesamowitym zaskoczeniem. Troszkę po Valiant Hearts w przypadku mojej osoby, mimo że to oczywiście różne gatunki. Kochani, badałem oczywiście cały proces tworzenia tej gry i swojego czasu bardzo zaniepokoiła mnie informacja, że gra będzie pewnym połączeniem, pewną hybrydą Assassin's Creed'a z jakimś slasherem pokroju Darksiders albo Devil May Cry. I powiem szczerze, że szykowałem się na jakiegoś switaśnego RPG-a. Odpaliłem i bardzo mile się zaskoczyłem. Gra, owszem, jest hybrydą wspomnianych gier, wspomnianych gatunków, jednak dodaje od siebie fantastyczny, mega miodny, batmanowski system walki. Arkham i te klimaty. Także fantastyczna sprawa, albowiem właśnie to walkami, tutaj ten aspekt slasherowski, ten program stoi. Graficznie przepięknie. Zresztą myślę, że to widać. Co jeśli chodzi o czucie, jak wspomniałem, feeling walki, feeling poruszania się, bardzo sympatyczny, bardzo intuicyjny. Kochani, jak wygląda Mordor? Wreszcie wkroczyliśmy po tylu latach bawienia się tym hasełkiem w różnych konfiguracjach pod kątem podkreślenia kuriozalności wielu scen. Wreszcie jesteśmy na miejscu. To jest cały świat gry. On może nie imponuje wielkością, co nie zmienia faktu, że bardzo dużo oferuje. Nie znaczy to, że przygoda jest miałka czy szybko się nudząca. Ona jest naszpikowana wieloma różnymi elementami. Za pomocą, powiedzmy, zdobyć, gdy chcemy zdobyć wieżę kuźni, otwiera nam się sektor, uwidaczniają nam się różne zadania ponadprogramowe, czy to uwolnienie jakichś osób przetrzymywanych przez bandę popleczników Saurona, czy wybicie konkretnych dowódców, linia fabularna, questy poboczne. Tego troszeczkę jest armia Saurona. W tym momencie bardzo fajny motyw, bardzo oryginalny na swój sposób, gdzie na drodze pewnych hardkorowych przesłuchań za pomocą tajemniczej mocy, o której sobie zaraz powiemy, dowiadujemy się o lokalizacji, wstępnym poziomie trudności pokonania konkretnego generała. Gdy kupujemy kogoś ważnego, ktoś inny w armii, powiedzmy, Mordoru, awansuje, ktoś pokona nas, dostaje awans. Bardzo sympatyczny system, będący bardzo fajnym urozmaiceniem wszystkiego. Oprócz tego mamy bardzo atrakcyjny system, syndrom upgrade. Mianowicie, więc tak, uzbrojenie i ruiny, czyli mamy tutaj aspekt modernizacji naszego oręża pod kątem miecza, łuku pod drugim przyciskiem myszy, zaraz się tym pobawimy. Tutaj mamy element zwolnionego tempa, fajnie. No i sztylety pod kątem cichego wykańczania potwór za pomocą soczystego finishera. Jeśli chodzi o finishery, quick kille, ich również nie brakuje w ramach podstawowej zabawy. Wszystko jest ulepszane na podstawie zdobywania tak zwanych run. Ogólne ulepszenia dotyczą naszych umiejętności. Jest tu rola strażnika, czyli ostre mordobicie, jak i upiora, czyli naszych takich mrocznych mocy, o których zaraz sobie powiemy. Atrybuty główne dotyczą generalnie kwestii związanych z naszą żywotnością, z ilością strzał, skupieniem się, miejsca na runy. Jeśli chodzi oczywiście o miecz, łuk, sztylety. Także bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie to działa. Oczywiście mamy podgląd naszych dokonań i tak dalej, i tak dalej. I tak jak mówię,
To jest mój pierwszy romans, jeśli chodzi o z tą grą, niedaleko po samym wstępniaku, który został bardzo klimatycznie, mrocznie, jak na Tolkiena, całego Władcę Pierścieni uniwersum podany, przy pomocy bardzo atrakcyjnych, dynamicznych kat scenek. Więc tak, wcielamy się w rolę, naszym protagonistą jest niejaki Talion, którego rodzina została wymordowana, również łącznie z nim samym przez popleczników wspomnianego Saurona. I także świetnie, do wszystkich mordują rodzinę jego i generalnie na dzień dobry Megalipa. No i motorem napędowym absolutnie wszystkiego jest stary jak świat motyw zemsty, gdzie sam prastary duch zemsty przywołuje nas do życia, obdarzając niesamowitymi, mocnymi umiejętnościami, mrocznymi mocami, byśmy wyrżnęli w pień wszystkich chujków z Mordoru. Więc tak, jedziemy. Teraz wam pokażę system walki z więcej niż jednym przeciwnikiem. Napełniamy oczywiście metr odpowiedzialny za możliwość wykonania specjalnej egzekucji. Właśnie w tym momencie. Tego jest po prostu mnóstwo. System jest na tyle sympatyczny, dynamiczny w tym wszystkim, że na bieżąco jesteśmy informowani, co zrobić. To być może nie byłoby potrzebne, ale sprawia, że walka, zabawa jest naprawdę miodna, soczysta, przyjemna. Też nieprzesadna powtarzalność tych quick killi jest in plus, uważam, bo za każdym razem, w zależności od ułożenia, rodzaju, wielkości, gabarytów przeciwnika, te finishery są odmienne i to naprawdę jest fantastyczna sprawa. Cały czas to jest bieg pod spacją, cały czas jak idiota ten shift wciskam, odpowiedziałem za skradanie. Na dzień dobry, jednego sobie wykończymy w ten sposób. O! On zakłóciłby mi ten finisher, który wcześniej chciałem wykonać, dlatego od razu musiałem zainwestować w blok. Są oczywiście przeciwnicy, na których blok czy kontratak nie działa kompletnie i tu musimy zainwestować oczywiście w pacjowo-wsadowe uniki, jak ja to nazywam. Dobra, pociśnijmy sobie w tą pierwszą misję główną. Cały czas jest coś do roboty tutaj, albowiem przeciwnicy odradzają się sektorowo. Na wizualnie przyznacie, że jest super. Na razie, gdzie sobie chodziłem, nie musiałem absolutnie żadnej lokacji doprowadzać do wczytania. Co myślę... Okej, tu ich będzie trochę. Tylko czekam na możliwość... O! Tu musiałem, no niestety. Nie zawsze... Także, kto się bawił w Batmany i bawił się dobrze. Ach. No nie dadzą mi tego finishera wykonać. Aj, oberwałem. Oż ty w życiu. Trochę ich tu jest. Oczywiście z biegiem zanurzania się w ten mroczny świat będziemy mogli odblokować sobie coraz to potężniejsze ciosy, kombinacje, komba. Nie mogłem niestety go dofiniszerować, ale niesamowicie płynnie to chodzi, atrakcyjnie tutaj ten motion capture jest naprawdę świetnie. A. Kurwa, po prostu mega w chuj.
To tak przyjemne, tak satysfakcjonujące, że mimo, że tych przeciwników paradoksalnie, im więcej przeciwników, tym człowiek bawi się lepiej. Bo takie pojedyncze gady to fajnie jest pokonywać, powiedzmy, w systemie skradania się, ale okej. Pobawmy się troszeczkę łukiem. Gdy dobywamy łuku, aktywuje się zwolnione tempo i możemy zawczasu przeciwnika porazić, zanim ten do nas dobiegnie. Fantastycznie gra wyczaja odległość między naszą pozycją a przeciwnikami i naprawdę można tutaj oglądać iście epickie, hollywoodzkie sceny, a dodatkowo świadomość, że mamy tutaj wpływ na to, co się dzieje poprzez interaktywność, jest po prostu mega, mega jazdą. Oj. Możemy oczywiście wysysać energię z przeciwników, jak i zbierać przeróżne rośliny, by zregenerować swoje zdrowie. Proszę bardzo, możemy odblokować sobie umiejętność. Jeden punkcik, bardzo fajnie, sobie odblokowałem tą egzekucję, riposta. To wygląda mega zajebiście, ja poproszę. Oczywiście planuję minimum 3 odcinki z tego programu. Zobaczymy, jak wam się temat będzie podobał. Oczywiście prezentujący różne aspekty zabawy, to raz. Dwa, no, pokazywać w akcji różne ciosy, różne kombinacje. To jest przesoczysta zabawa. Sprawdźmy. Nawet chodzi jak Altair na przykład. I to kompletnie nie przeszkadza. Okej. No i przeróżne wyzwania, tego typu klimaty. Tutaj w określonym czasie musimy pozabijać z ukrycia określoną ilość orków. Nadmienię, że w takich krzakach jesteśmy kompletnie niewidoczni, co zresztą widać. I objawia się ta nasza druga natura pomocnicza. Tu już zawczasu wyjmuję ten sztylet. Proszę bardzo. Było otwarcie, teraz jest skrycie. Dobra, zajebiście stary. Znaczy, jak oni tutaj stoją? Przyznam się szczerze, że pierwszy raz. Tak, tu są ci dwaj. To może skoczymy tędy. Okej. Okay. No mega soczysta sprawa, no co tu dużo gadać. Kolejny. Pięknie. I kolejny, dobra, półtorej minuty. Na kolejnych. Dobra. Mega imersyjna sprawa. Tak. Przylega do przeszkód. Wyjmuje zawczasu. Mega soczysta sprawa. No mega zaskoczenie w tym roku, wam powiem. A generalnie no, spisywałem tą grę na straty pod kątem własnych upodobań. Tak, to o czym wspomniałem. A tu proszę bardzo. Takie coś. We free, tylko kurwa nie krzyż za głośno, bo... A mogę więcej niż 10? Nie. Proszę bardzo, elegancko. Ale będę eksplorował tutaj. Pewnie klasycznie opierdolę główny wątek fabularny na rzecz
Rupce dodatkowe. Ulepszenia broni, proszę bardzo. No dostaliśmy tego swobodzenie, jeszcze dodatkowe. No i znów to, co kocham, czyli za wszystko nie mało punktów. Ja ci pokażę, kury. Koniec, szmato, nie ma tak. Właśnie, system wspinania, to tam troszeczkę widzieliście. Okej, co my tu mamy? Jak wygląda sytuacja? I pod łuk są różne umiejętności, typu możliwość wystrzelenia takiej specjalnej strzały, która sprawi, że ognisko eksploduje. Dobra, chodź tu, szmato. O, mega wkręcające. Ty gnoju! Ale żeś mi skitrasił. Pięknie. Kolejny z głowy. Kurde, z kolejną umiejętność możemy odblokować. Co my tak szarżujemy? Spoko, spoko. Proszę bardzo, atrybucik. Mamy. Tak, żywotność tu na pewno się przyda. Ja poproszę. Dziękuję uprzejmie. Tak, tu też sobie walniemy. To się może przydać. Okej, w kwestii umiejętności, co my tu mamy? Powalenie z powietrza. Tu mamy za mało potęgi. Weź udział w walkach o władzę. Dobra. To brzmi godnie. Tutaj mamy to specjalne właśnie moce duchowe. Detonacja. To, o czym właśnie mówiłem. Ciul. I znów to, co było w Fable'u, to, co było w Amalurze, czyli krótka wizualizacja w formie mini filmu, która pokazuje, jak jest dana umiejętność. To znaczy, nie mamy takiej sytuacji, że zainwestowaliśmy w coś, co być może jest fajne, efektywne, ale kompletnie nieefektowne. Jak w grach chodzi przynajmniej dla mnie efektowność, tak, żeby to fajnie wyglądało, żeby ten feeling po prostu szybował jak głupi. Dobra, mamy miecz, słuchajcie, zobaczymy, jak wygląda system. Brakrun, zabite. Dobra, tutaj kapitanów. Tutaj jedną runę to już sobie wmontowałem w system. Tutaj brakrun mityczna, dostępna za się. Dobra, okej. Okay. Ja sobie to jeszcze dokładniej wszystko poogarniam. Okej, okay, i od razu w krzaki. Rok będzie zachwycony, jak będzie w to grał. Będzie pewnie całą grę tak siedział. Okej, okay, tu. No jest to. Gra robi monumentalne wrażenie. Okej. Okay. No to sprawdźmy. Okej, okay, bardzo fajny ciąg mini prezentacji programu. To może się uda. Okej, okay. Musimy zidentyfikować Gimbusa. To nie powinno być mega trudne. Rzućmy sobie okiem w świat upiorów. Super, a dlaczego nie mogę się ruszać? Slay the orc captain. Cut off the head of the snake, and the body will wither. Voice acting. Archers. Przepyszny. I must take out the eyes of the camp. Cel dodatkowy. Czyli mamy cele dodatkowe, to jest fantastyczna też, kurde. Sprawa, miły dodatek. Dobra. Może się uda. Dobra. Pięknie, jebu ten nóż w pysk, aż mi się finishery, quick kille z Punishera kojarzą. Aż ty w życiu. Dobra, okej. Okay. Mamy też tyrolki, słuchajcie, po linie przeskakujemy. Tego typu. Byczo. Dobra, przeskakujemy dalej. Jeśli gdybym wam tyrolkę pokazał, to bym był zachwycony z materiału, ale... No zobaczymy. Tu jest ten gościu. Tam chyba chodzą jakieś płotki, tu główni. Okej, okay, tam jest cisza. No dobra, przewędrujmy się. Gra jakby delikatnie. Mnie trochę zaskoczył gościu, kurde. Nie widziałem go wcześniej.
Ale fajnie. Jest, jest, jest pysznie. Cholera jasna. Darował sobie temat? Musimy poczekać. Nie, 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 nie. Panie, nic nie widzisz, głupi jesteś. Z gówna ulepiony. Dobra. Dobra. Dobra, przy okazji łuk też wam pokazałem. Dobra, okej. Okay. Nie wygląda to... Pięknie. No i przyda się umiejętność riposta, czyli fajne jest to, że każda umiejętność faktycznie się przydaje. No i znów mamy też, jak w snajperze chociażby, ten obrys naszej sylwetki tam, gdzie byliśmy dostrzeżeni. Także fantastycznie. Zabawa w skakanie również się przydaje. No i można otwarcie zaatakować. Albo... powiedzmy, kaleczyć całą bandę, odprowadzając. Dobra, nie spieszmy się specjalnie. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy mogę cię uwolnić, czy dopiero potem? Nie, jeszcze nie, dobra. Ktoś mnie przyuważył? Tak. Wydaje ci się, głupi śmieć. Dobra. Kolejny z głowy. Tam jest, okej, dobra. Nie ma strzał. Szkoda. A gdyby się pobawić w inny sposób? To mi się podoba. Ta nieliniowość jest zajebista. Zrobimy coś innego. Dokładnie, przeskoczyłem. Zaplery. Pięknie. Punkty lecą jako szalałe, łechtają ego. RPGowego serduszka! Ty już go nie masz, szmato. Kurwa, zrobię Mordor. Wyście kurwa Mordor widzieli. Dobra. Gimbus poganiacz, czyli gimbus, który padł, wrzucaj film. Oż ty w życiu. Mega jazda. Najpierw rozwalę jego świtę. Twoją też. Oż ty w życiu! Aż ty w życiu. Zawsze mam tak samo, jak mam za dużo opcji, gdzie mógłbym się pobawić mnóstwo ruchów, to potem się w tym gubię. No ale okej. Zadanie jak najbardziej wykonane. Potęga plus 5. No i bierzemy runę. Mogę ją wziąć? A, w ten sposób.
Zajebiście. No i zajebiście. No i zajebiście. Co my tu mamy? Okej. Co my tu mamy? No, możemy sobie ogarnąć temat. Aha, czyli jak zabijemy kapitana w formie skradania, dostajemy sztylet. Strzelanie, łuk, walka, miecz oczywiście, czyli runy pod konkretne uzbrojenie. Super! Powiem wam, tak jak mówię, jestem zachwycony programem, zarówno od strony fabularnej, gameplayowej, mechanicznej, graficznej i dźwiękowej. Te filmiki nie są statyczne, są ultradynamiczne i konkretne. Zero pierdolenia. Czy jakoś tak? Dziękuję wam serdecznie, kochani. Serdeczna tarcza płonącego miecza i tarczy Mordoru funduje wam rozkminę. Co zrobić z tym programem? Kupić? Nie kupić? Oglądać? Nie oglądać? Zostawiam to wam. Jeśli chodzi o mnie, ponownie, rzetelne podejście do tematu z humorystyczną nutką w tle, kochani. Mordor, nie może być inaczej. Serdeczna tarcza. Trzymajcie się. BOOM!